Serwus, widzowie, dzień dobry, z tej strony Milky, na kolejny odcinek na moim kanale i oczywiście dzisiaj jest 3 grudnia, więc z tej okazji wszystkim osobom, które mają drugą połówkę, wszystkiego najlepszego, bardzo fajnie, 3 grudnia i tak dalej, wiecie o co chodzi, ten trend TikToka w każdym razie, słuchajcie, dzisiaj przejmujemy armię X-a, w sensie nie armię, tylko bardziej ratusz po prostu i z tego co wiem, to chłopaki zamknęli, słuchajcie, mutant X-a w klatce, więc mam nadzieję, że nam się uda idealnie przejąć ratusz, żeby on w końcu był taki palionowy, no wiecie o co chodzi, bo strasznie mi brakuje, słuchajcie, takiego palionowego, prawda, ratusza, żeby po prostu palionowo wyglądało w końcu jak palionowo, a nie jak jakieś wielkie pobojowisko, kurcze, mol X-ów. Zobaczcie, słuchajcie, patrzcie, ja już wam tutaj pokazuję, tak z góry. No co to w ogóle jest, wiecie, to trzeba wyeliminować, wiecie, ten ratusz jest obrzydliwy, jest jakiś w ogóle brzydki, czarny, a musi być zielony, taki jaki był wcześniej. Tylko że zanim to zaczniemy robić, to musimy, słuchajcie, parę X-ów zabić, ponieważ z tego co wiem, jest ich tutaj dosyć sporo, ale to, słuchajcie, oczywiście ogarniemy, wy zostawcie łapkę oraz suba, że jest to bardzo, bardzo ważne. I przypominam wam, że trwa rozdanie na takiego breloka. Jedyne co musicie, widzowie, zrobić, żeby takiego breloczka dostać, no to po prostu przerobić mojego skina z Minecrafta na skin świąteczny. Macie, słuchajcie, w opisie tego skina do pobrania, więc, słuchajcie, możecie go stworzyć sobie według waszego uznania, jakby sam outfit. Już parę osób wysłało mi zdjęcia na Instagramie i też widziałam, że nie zawsze możecie te zdjęcia na Instagramie wysyłać, więc po prostu najpierw napiszcie do mnie na Instagramie, że hej, mam do ciebie skina, ja wtedy was zaakceptuję i dopiero wtedy wyślijcie mi zdjęcie i wtedy powinno być wszystko w porządku. No a my, słuchajcie, zaczynamy oczywiście od, wiecie czego zrobienia? Dokładnie tak, od zniszczenia tego obrzydliwego czegoś, także, słuchajcie, od razu niszczymy. Ja sobie zenchantowałam wszystkie moje itemki w taki sposób, żeby to, słuchajcie, jak najszybciej oczywiście nam poszło, ponieważ mamy bardzo dużo do zniszczenia i bardzo dużo do zmienienia, a słuchajcie, objęcie przez nas rządów na Palionowy i obalenie Mutant X-a jest naprawdę tuż, bym powiedziała. Jesteście naprawdę bardzo do tego blisko, a wy, słuchajcie, zostawcie łapki oczywiście, ponieważ bez łapki to się na pewno nie uda, także wy zostawiacie koniecznie dużo łapek, słuchajcie, swoich, bo to zawsze, słuchajcie, się udaje wtedy z wami. Także prosimy, widzowie, was o łapki, cała ekipa palionowa prosi o łapki, zostawiajcie wszędzie łapki, bo wtedy, słuchajcie, jak zostawiacie łapki, to wszystko ma sens. Całe nasze życie nabiera sensu, ale szczerze, to z tego co widzę, to będzie bardzo dużo niszczenia, więc czeka nas chyba bardzo długi odcinek, pełen pracy, ale słuchajcie, to jest praca dla czegoś, słuchajcie, to jest praca z celem, tak? Słuchajcie, usunięcie całkowicie Mutant X-a z rządów na Palionowie. Czekaliśmy tam naprawdę bardzo dużo, ponieważ po drodze miał jeszcze rządy Hater, później miał Tata Hater, a teraz Mutant X, więc, słuchajcie, mam nadzieję, że w końcu znajdzie się jakiś pełnoprawowity, wspaniały prezydent na Palionowie i nieskromnie powiem, że mogę ja być tym prezydentem. Uważam, że ja bym dobrze tutaj poprowadziła, słuchajcie, wszystko, także za niedługo, słuchajcie, rozpoczynam kampanię swoją prezydencką, prawda? Mam nadzieję, że to się uda. Oj, dobra, strasznie dużo jest do zniszczenia tego, nie spodziewałam się, że aż tyle. No i cudnie, troszeczkę mi to zajęło, słuchajcie, ale udało się usunąć tą obrzydliwą głowę, także, słuchajcie, teraz zobaczmy jak to wygląda. Widzę, że tutaj dużo X-ów, słuchajcie, się zebrało aż na dole z wrażenia. Okej, pójdźmy tutaj, no i pięknie, no i, słuchajcie, w końcu nie ma tej obrzydliwej głowy. Musimy oczywiście cały ratusz zmienić na zielony, taki jak był oczywiście na samym początku, ale najpierw wyeliminujmy sobie parę X-ów, ponieważ one tutaj się za bardzo kręcą i bardzo mi się to oczywiście nie podoba. Dobra, a kysz stąd, gościu, sparuwa! W tym momencie, słuchajcie, palionowo jest nasze, a nie jakichś X-ów. Musimy ich wszystkich dobić i wybić, tak żeby, słuchajcie, żaden X tutaj nie miał życia. Oni wszyscy umrą. Dobrze, dobrze, słuchajcie, kolejny, no i pięknie, elegancy Francja. Dobra, słuchajcie, jest tutaj w miarę bezpiecznie. Tutaj jeszcze jakiś X może się na nas strzykać, to może lepiej go zabijmy, tak w razie czego, słuchajcie, jakbyśmy mieli mieć mniejszy lub większy problem. Tam też widzę, że jest jakiś X, ale ja go chyba nie dosięgnę i chyba, słuchajcie, nie trafię w niego, więc dobra, zostawmy to, ubieramy teraz szybciutko tutaj, ładnie ten. I teraz tak, jak to zrobić? Jeszcze może pójdźmy do środka, żeby zobaczyć, czy tam nie ma X-ów w środku, bo oni też tam się mogą, słuchajcie, mogą być. Ja mam oczywiście są ten zmieniator, więc najwyżej się zmieniesz. O kurde, mol, ile ich jest! Ja chyba potrzebuję tego zmieniatora, widzowie, co myślicie? Ojojo, ja chyba potrzebuję się zmienić w mutant Milky, więc może to zróbmy, bo to będzie chyba dobry całkiem pomysł, bo no nie dam chyba sobie rady, słuchajcie, chyba sobie nie dam rady, także ja odstawię tutaj, słuchajcie, do tych skrzynek tutaj te wszystkie itemy, które ze sobą mam na razie i po prostu zmienimy się w Mutant X-a, w sensie nie w Mutant X-a, co ja mówię, w Mutant Milky, ponieważ tak będzie łatwiej wyeliminować te X-y i przejąć ten ratusz, dopiero później go po prostu elegancko naprawiać, co nie? Myślę, że ma to, słuchajcie, dużo sensu, klikamy zmianę i uwaga, uwaga, Elegancja, Francja, jesteśmy, mutant Milky. Teraz możemy, słuchajcie, iść. Z miłą chęcią teraz chcecie odwiedzać tutaj tą Xolandię. No i co? No i co? Który tutaj? Który? Ty byś chciał najpierw? Dobra, no to lecimy w takim razie, chcecie z X-em numer 1. Okej, wyeliminowany dosyć szybko. Czy są tutaj X-y? Czy są tu X-y? Ja się tutaj spodziewałam, że będzie mnóstwo X-ów, a ich nagle nie ma? Gdzie one niby są? Ty no, ja się, słuchajcie, specjalnie zmieniłam tutaj w mutanta. Jezu, nie umiem w ogóle przez te drzwi przechodzić. A tutaj, słuchajcie, X-ów żadnych nie ma. Dobra, na dole są, słuchajcie, 3 X-y, więc od razu eliminujemy każdego po kolei. Ej, to bycie mutantem jest takie OG, naprawdę, to jest najpiękniejsza rzecz na całym świecie, co nie? Dobra, pięknie. Wyeliminowane kolejne X-y. Gdzie jest ich więcej? Ja myślę, że one mogą też się kręcić na dole. Musimy całkowicie, słuchajcie, oczyścić oczywiście, prawda... Ratusz z X-ów. Tutaj nie ma nic. Okej, ej, no przed to było więcej tych X-ów. Gdzie one wszystkie poukrywały się? O, tutaj jest kolejny, dobra. To go wyeliminujemy od razu. O, tu jest ich więcej, okej, tutaj one pilnują tych wzmacniaczy skubane. Nie ma tak łatwo, koleżanki, koledzy. Wy tutaj oczywiście zaraz dostaniecie takie wciry. Dobra, proszę bardzo. Ty jeszcze chcesz? Proszę bardzo, masz. Jeżeli chciałeś, to masz. Jakiegoś zombiaka tutaj słyszę, ale to chyba nie jest aż takie niebezpieczne. Tamte... Wow! O, co ty tutaj robisz? Ta od razu w ogóle na jeden, słuchajcie, jest, była ten, ona nie ma z nami szans, słuchajcie, ta wiedźma. Ej, dobra, chyba uczyściliśmy cały ratusz z X-ów. Nie widzę przynajmniej, żeby tutaj były jakiekolwiek X-y, więc chyba jest bezpiecznie. Sprawdźmy to jeszcze na górze. Na górze, słuchajcie, jest czysto, więc bardzo mi się to oczywiście podoba. Okej, a tutaj na dole też żadnych X-ów nie ma, czyli to oznacza, że ratusz został oficjalnie chyba widzowie przejęty. Wow, nawet szybko poszło. No dobrze, widzowie, czas na zmienianie oczywiście naszego ratusza. Tutaj przygotowałam sobie bardzo dużo fajnych rzeczy, które myślę, że mogą nam się przydać. Na pewno, słuchajcie, usuwamy to coś stąd. Tego tutaj być nie może, słuchajcie, jakieś czarne, obrzydliwe konkrety i tym podobne. To wszystko trzeba oczywiście stąd usunąć, no i ładnie na zielono to, słuchajcie, powrócić tak, jak to było. Więc ja sobie tutaj będę w taki sposób to ładnie robić. Proszę bardzo, no i tutaj, słuchajcie, od razu lepiej. No i to wygląda w końcu jak palionowo, nie? Nareszcie, naprawdę, czekałam na to bardzo długo, aż będę mogła w końcu to zrobić i bardzo mi się podoba to, że w końcu to zrobić faktycznie mogę. To łóżko też trzeba, słuchajcie, zdjąć, to czarne, może dajmy je na razie tutaj i tutaj trzeba, słuchajcie, ogarnąć łóżko i musimy też, jak widzicie, więcej dywaników, bo w sumie dywaników to ja nie przewidziałam, także, słuchajcie, dywaniki ogarniemy, ładnie sobie tutaj zrobimy jeszcze to tak, tu już wygląda, słuchajcie, bardziej palionowo niż było, widzę, że tutaj trzeba jeszcze sporo pozmieniać, o, tutaj, słuchajcie, też to wszystko trzeba zmienić, tutaj nie będzie ani jednego czarnego bloku, nie może być tutaj, słuchajcie, żadnego czarnego bloku, bo tutaj wszystko musi być pięknie, cacy ogarnięte. Dobra, to mi się podoba, lecimy, słuchajcie, dalej tutaj. Dużo będzie tego zmieniania, ja jestem tego świadoma, ale, słuchajcie, to wszystko trzeba zrobić, no bo, słuchajcie, no jak nie ja, to kto inny to zrobi, no słuchajcie, widzicie, każdy tutaj robi różne dziwne rzeczy na Palionowie, każdy musi się jakoś przyłączyć, oczywiście do zmiany tych obrzydliwych kolorów, no ogólnie po prostu do zmiany, słuchajcie, na Palionowie ja akurat zajęłam się ratuszem i myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, bo to jest ważne mimo wszystko, żeby, słuchajcie, czuć się dobrze u siebie w mieście, a nie w jakieś czarne, kurde, brzydkie kolory rozpaczy i rządów obrzydliwych tatę hejtera. Dobra, ładnie, słuchajcie, tutaj zrobimy, oczywiście pewnie będzie dużo cięć w tym filmie, bo nie chce mi się, słuchajcie, komentować wszystkiego, co robię, bo to by było bardzo długie i to byłby chyba film, który trwał 3 dni. Czyż ten ratusz nie wygląda milion razy lepiej, jak jest zielony, słuchajcie, no po prostu to wygląda teraz tak przecudownie i tak przepięknie, jestem się taka zadowolona, z tego co widzę, to tutaj jeszcze, słuchajcie, coś poszło nie tak, więc ja to muszę wszystko powymieniać, staram się ogólnie naprawdę, jak mogłam, wszystko zrobić do porządku, jednak tu jest naprawdę bardzo, no ciężko to, słuchajcie, wszystko pozmieniać tak, jak było, bo no nie do końca pamiętam i z tego co widzę, to tutaj też drewno muszę, słuchajcie, sobie zdobyć, ale najpierw może, słuchajcie, zniszczmy jeszcze tą wełnę. Akurat, kurde, nie mam nożyczek, więc będzie, słuchajcie, długo się niestety tą wełnę niszczyło, no ale, słuchajcie, warto to wszystko zrobić. Jestem już, myślę, że, słuchajcie, nawet dalej niż w połowie sukcesu, ponieważ zrobiliśmy już bardzo dużo. Ej, tu jest jeszcze T w ogóle, literka T. Tej literki T nie może być. Ja myślę, że trzeba ją zniszczyć. Tutaj normalnie po prostu postawić, słuchajcie, zieloną wełnę, żeby to ładnie wyglądało, bo, no nie może nam się tutaj nic, słuchajcie, kojarzyć z tatą hejtera, prawda? Dobra, jest od razu lepiej. A ten biały pasek może w sumie zostać. Wygląda nawet całkiem fajnie. Potrzebuję też, widzę, że drewno, także to słuchajcie, ogarniemy. Dobra, niestety ten obrazek, który bardzo długo żył z nami w tym ratuszu, zostanie wyeliminowany. Nie jest nam on potrzebny zupełnie, więc ładnie zrobimy to tak. Ten biały tam, słuchajcie, paseczek zostanie, niech będzie, słuchajcie, na jakąś ładną, nie wiem, ozdobę czy coś, a my tutaj, słuchajcie, wszystko pozamieniamy. Ja jestem się naprawdę bardzo zadowolona, cieszę się, że to wygląda jak wygląda, no i że w końcu, słuchajcie, powoli na Palionowie, no robi się Palionowa, nie jakieś, kurde, hejterowice, mutantowice czy coś innego, więc naprawdę bardzo super. Dobra, ja chyba zabiorę już sobie, słuchajcie, ten shulker box, stąd, bo on jest przydatny, nie widziałam, że tutaj są jeszcze takie, słuchajcie, obrzydliwe te, to też trzeba wszystko zniszczyć. Dobra, eliminacja, pięknie tego czarnego koloru, eliminacja, kolejna eliminacja, nie wiem niestety za bardzo, jak usunąć ten bedrock. No to już, słuchajcie, ciężej z tym. Ja się nie będę może tym zajmować, niech to zrobi ktoś inny. Ja nie będę, słuchajcie, robiła wszystkiego za wszystkich, bo po prostu nie jestem w stanie tego... Ops! Okej, tego się nie spodziewałam. Tego się, kurde, nie spodziewałam. Czy ktoś... Czy ma się znowu zamienić w mutanta? Przepraszam bardzo. Żeby ktoś tutaj zaczął słuchać. Ej, naprawdę się tego nie spodziewałam. Trzeba wyeliminować tego głupiego X-a, który to, słuchajcie, zrobił. Ej, się nawet wystraszyłam. Ej, jak wygląda fajnie ten ratusz. W końcu wygląda tak, jak powinien, nie? Naprawdę jestem się mega zadowolona. I cieszy mnie to. Naprawdę mnie to, słuchajcie, bardzo cieszy, że w końcu jest dobrze. I jak już tutaj jesteśmy, to słuchajcie, zróbmy to tak, jak było, bo ja tutaj to zarąbałam. W ogóle nie wiem z jakiego powodu, ale jakoś to dziwnie zrobiłam. Dobra, tutaj są też te czarne... Kurczę, szyby, no ale nie ukrywam, że one akurat wyglądają dobrze. A chyba te czarne szyby bym, słuchajcie, zostawiła, bo mają to swój taki klimat. Powiedzcie mi, gdzie był ten X, który mnie zabił! Idź sobie stąd, idź sobie stąd, idź sobie stąd! Dobra, ciężko, okej, ciężko, okej. Słuchajcie, ewakuacja. Niestety nie mogę się tak zmieniać, słuchajcie, w mutant Milky na zawołanie i to jest bardzo, słuchajcie, ciężkie, bo jednak muszę tam sobie poklikać różne rzeczy. Ale dobra, ja myślę, że my już... Niemalże skończyliśmy, słuchajcie, naprawiać tutaj ratusz. Jeszcze parę tych rzeczy tutaj zostało nam do zrobienia, ale ja to zrobię na spokojnie sobie poza odcinkiem. Ważne jest to, że słuchajcie, została zrobiona ogromna większość. I w końcu ratusz na Palionowie wygląda jak prawdziwy ratusz na Palionowie. Także bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. Wygląda to pięknie, wygląda to od razu lepiej. Zielony, piękny ratusz. W końcu Palionowo powraca, a my się widzimy jutro o godzinie 16:00 na tym kanale. I pamiętajcie, że możecie zgarnąć takiego breloka, robiąc mi świątecznego skina. Wszystko macie w opisie, więc podajcie. Czymcie się, widzowie, buziaki dla was i życzę wam miłego dnia, bo wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Pa, pa!